Burek, 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 przynieś wiadro z wodą, stodoła nam się pali, a nie każesz nam wypuszczać zwierzęta z obory teraz. Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz, a my gramy dalej w Farmer's Life. Kontynuujemy dalej wprowadzenie do gry, więc robimy taki samouczek ala. I co mamy teraz zrobić? Wypuścić zwierzęta z obory, tak jak mówiłem. Zamiast gasić pożar. No ale zwierzęta są ważniejsze. Kury się palą. O, zajebiście. Od tej strony. Płonące kury. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Ugaś pożar. To możemy wziąć? Nie możemy. Tu jest wiadro. Napełniamy. Cyk, jest już tam woda, jest woda. I lejemy dalej. Znaczy dalej. Zaczynamy lać. Cyk. Trochę tu potrwa. No tak, no zrobiłem tak. Czemu ty marudzisz, Kaziu? Głowa cię boli, kaca masz. Jeszcze tam na dach trzeba będzie wejść. To będzie wyzwania. 31 desek brakuje już do odbudowy. Myślałem, że jak będzie pełna wersja, to będzie trochę inny ten początek. Tutaj to wprowadzenie. No ale cóż. Dalej, to jest. Otwórz to. Trzeba tam jakoś się wdrapać. A da się położyć to wiadro jakoś? Nie, da się schować. O. I podwójką będzie wiadro. Tak, jest. Szukamy drabiny. No, tutaj jest. Weź drabinę F. Leć tą drabiną, chłopie. Podstaw ją tu. Ok. I F, spinamy się. O kurde, ten to ma tempo. No i co jest? Zejdź. O, dobra. Aha, no to jeszcze jest jedno wiadro albo dwa, już będzie super. Czy on. Co jest? Kopnął tą drabinę. Chlejus jeden. Czy chociaż nie ma tego? Nie jest narąbane. I nie domaga się. Cyk. I mamy wiaderko. O, tu też jest następne. Dawaj. Od razu dwa wiadra będą. I lecimy. Do trzeciego nie widzę. Spinaj się. E. Leć, leć, leć. Jak nie da rady tu wejść? Chłopie. To nie da rady. O Jezu, człowieku. Ja przecież zrobię. Idziemy jeszcze raz. Jak się okaże, że dwa będą, to nie będę dwa razy latał. I schowaj to wiadro, żeby nie wylać. Ustaw. Dobra, się klawisze tutaj mylą. No. Dobra. Udało się. Chlup. I zarąbiście. Tak, dzięki ci Boże za tą lewę. Kto to zgasił? O, wrzesień 1955. Mhm. No deski. Napraw uszkodzone budynki. No deski, a tutaj leżą. Otwórz, dobra, tu jest 200 desek. Przynosimy sobie. A 55 można tylko, żeby się nie przeważyć, tak?
Musiałem nawet rower sprzedać, żeby starczyło na Eternit na dach. Stefan to z Zierce. Aha. Tak, Stefan to z Zierce. Trzeba było nie chlać tyle. Użyłem to. Dobra. Naprawię budynek, trzymaj lewy przycisk myszy. No widzę, że też to trochę trwa. Cyk, 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 cyk. No jestem ciekaw tej fabuły, jaką tutaj wymyślili, albo poprawili, albo dodali coś więcej. Bo w Early Access, jak ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to zagrałem jedynie 3 godziny i to było półtora roku temu. Więc ja nawet nie pamiętam, co tu było. Dawaj te deski. Super. A tak, bo to stodoła była po ojcu. Tam rzeźnie zrobił nawet. Dobra. Coś tu jeszcze? A tu jeszcze dach, czyli Eternit nam jest potrzebne. To deski można tu zostawić z powrotem. Na tej kupce. Tak, potwierdź. No. Zboczuchy małe. Dawaj się go Eternitu tu. Wszystko naraz. Nie wiem ile tam potrzebne. Mam nadzieję, że starczy niż trzeba będzie biegać na ryneczek i wydawać pieniądze. Mamy tylko 55. No dobra, ale co się stało z tą drabiną? Serio, aż tak musieli to zresetować? Tak, jego rodzice zginęli na wojnie, on był wtedy jeszcze mały. Tam oglądałem na jednym kanale właśnie Fathers Dynasty chyba to było. I to właśnie było o tym, jak Kazio był mały, znaczy niemowlakiem i przygody jego rodziców w czasie wojny. Ale jakoś mnie to nie zaciekawiło na tyle, żeby w to zagrać. Tak, słyszycie. Mamy wodę? Nie mamy wody. Jak cię słyszy, to się można wody napić, ale widzę, że tutaj wszystko jest ok. Spinaj się. No jak nie da rady. O. Że to musi wyskoczyć dopiero, żeby to zrobić. Dobra. Tu 15. A to na cały dach będzie. No i gitarka. A nie, jeszcze tu 15. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Tyk. No pewnie, idziemy to oblać. Filip ma zawsze parę flaszek, idziemy burek. No ja pierdzielę. Kazimierz przepił już prawie wszystko, co posiadał. Pokonaj alkoholizm. Ciśnij J, by otworzyć dziennik. Zajrzyj do pomocy w menu pauzy. No ale co tutaj? Witamy w Farmers Life, czyli już się skończyło to wprowadzenie, ten ala samouczek. Bijatyki. Tak, będziemy z Heniem tam się bić. Wibrownia, bomby. A bomby? Jeżeli irytują cię wraki czołgów, zrujnowane domy czy zbyt liczne drzewa, to zrób coś z tym i zbuduj bombę. Za pomocą taboreta roboczego i odpowiednich składników Kazimierz potrafi stworzyć urządzenie, które w wybuchowy sposób usuwa wspomniane elementy otoczenia. Pamiętaj tylko, aby oddalić się na bezpieczną odległość, gdy już aktywujesz swoją bombę. No tak, to już normalne. Tu bo do niej słoniecie, po zimno. Aha, czyli się nie ogrzewa przy piecu, tylko musi herbatkę się rozgrzewającej napić, albo wódeczki, albo kawki. A nie, jednak się rozpala, kurde. Jeśli Kazimierz już zmarł, to powinien ogrzać się porządnie przy rozpalonym piecu kuchennym. Zazwyczaj godzina wystarcza, by rozgrzać zamarznięte kości i osuszyć mokre ubranie.
Ciepło roznosi się po całym domu, więc można połączyć rozgrzewanie się ze snem w wygodnym łóżku. Czyli jednak to ciepło z pieca coś daje. Dobra, gnój, handel to wiemy, interfejs. No tyle, co widzieliśmy, to nic trudnego nie ma w tym. Jazda na zwierzęta, karmienie zwierząt. Tak, co ja chcę wiedzieć, co je burek. Koryto jest potrzebne i załadować stosownym jedzeniem. Dobra. Zresztą świnia, jak to świnia, powinna zjeść wszystko. Kompost to już wiedzieliśmy. Dobra. Chcę zobaczyć dziennik. Pokonaj alkoholizm. Czas najwyższy, abym to ja zaczął rządzić własnym ciałem. Teraz włada nim alkohol i to musi się skończyć. Wiem, że będzie to męcząca droga, ale jeśli tylko będę stronił od mocnych alkoholi, to musi się udać. Naprawdę palącej potrzebie zawsze mogę posiłkować się piwkiem czy herbatką, byle w rozsądnych ilościach. Tak, w tym momencie gra się zapisała. On tak zawsze będzie mówił. Okej. No ale nie mamy nic tu do robienia? Jakieś misje oprócz tego alkoholizmu? Burek. Stan zwierzęcia jeszcze nie godny. Jak zaczęliśmy grę, to było godne. Ciekawe, co on tutaj zeżarł sobie. O! Tego nie było. Pan Rzeź jest całkiem bez wstydu. Teraz pijesz nawet na cmentarzu? Jak można zostawić butelki i śmieci na grobie własnych rodziców? Ten świniak przy twoim boku ma więcej kultury. No też prawda. Posprzątaj grup rodziców. Tak, to robimy to. Alkoholizm, no to się robi w międzyczasie. Po prostu nie będziemy pić wódki, ewentualnie piwko. Trochę się zasiedziałem wtedy, ba, nawet nie pamiętam, jak wróciłem do domu. O co afera w ogóle? Listy ktoś pisze, jakbym sam nie wiedział, że nie wypada bałaganu na cmentarzu robić. Pokaż na mapie. Co tak mapa się zbliżyła? A, czyli tutaj, koło kościoła jest cmentarz, my tu się nie możemy przenosić jeszcze. Nie mamy punktu szybkiej podróży jeszcze, a byliśmy tam przecież. Ładnie tak zielono się zrobiło. Kolory takie mocne są. To co, mamy lecieć tam na pieszo? A, punkt szybkiej podróży. Dobra, to mamy tylko odblokowany punkt szybkiej podróży u siebie. A co do grobu rodziców, to z tego co pamiętam w early accessie grób rodziców był tutaj gdzieś, zaraz obok ich domu. Nie wiem, czemu ich przenieśli tam na cmentarz. Ale może właśnie po to, żeby zrobić taką misję. Dobra, biegniemy tam, tam jakiś czołg jest. Żeby rozebrać czołg, to chyba było potrzebne... Był potrzebny łom. No ale podjedę, zaraz zobaczę. Teraz chociaż wszystko widać, bo wcześniej deszcz padał. Słaba widoczność. O, tu jest jeden czołg, tam drugi już widać. Otwórz. No właśnie, łom potrzebny. I dalej nie naprawili tego, że ta roślinność tu się pojawia. W tak bliskim. O, na przykład tutaj. Taki artefakt. No nic, no szkoda. Tu się wszystko pojawia po prawej, po lewej. Tyle czasu było, jeszcze przycina lekko. Mamy 46 FPS-ów. Bo biegniemy. Nie biegniemy, 52. O, też tutaj czołg. A co tam leży na nim? Nic. To jest jakieś... Nie, tu jest działko. Nie znam się. To strzela pewnie tak jak karabin, czy coś w tym stylu. Tu jakiś opuszczony domek. Tu jak ładne czerwone. Tylko tak by mogli sobie zregenerować, bo już mechem zaszedł ten eternit. O, nowy punkt szybkiej podróży i super. Ej. A gdzie jest Heniu? Henia zlikwidowali? Piwka się napijesz, ale...
Najpierw trzeba iść posprzątać grup rodziców. Znaczy, ale bez piwka to nie. O, nowe zadanie. Nowoczesna farma. I super, robią się zadania na przyszłość. Gdzie jest to piwko? Piwo. Ile? 56. Oni ociepieli tutaj. Butelka wódki 70. Sidła 280. Jak tą kasę tu zebrać? Nawet nie mamy nic, żeby sprzedać. Wszystko przepił. Alkoholik. A jak to mówiła Helinka Kepska? Pijak i alkoholik. Dobra, idziemy na ten cmentarz. Nowy punkt szybkiej podróży. Kurde, nie ma tu gdzieś wejścia po drodze. Nie, chyba tylko tutaj. O, tutaj też czołg. Tutaj chyba w ciągu tych 3 godzin, co ja grałem rok temu, ponad, nawet tutaj nie doszedłem chyba. Dobra, gdzie ten grup rodziców? O, jest ksiądz. Witaj księże Mateuszu. Zapalimy? Nie, stawaj do walki, nie. Można się bić z nimi, nawet z tą sprzedawczynią się można bić, tylko że on Kaziu się nie chce bić bez alkoholu. Czyli najpierw musi się narąbać, a potem staje do walki. Ścigamy się, darowizna 20. O, wyskoczyło jakieś ten. A to ze streama jakaś pierdoła. Nie, darowizna, weź udział w mszy, na pewno nie. Pogadamy, to pogadamy. Aha. Obrączki 1000 zł. Smażony drób, prezent. O, posłuchamy, zamieniam się w słuch, opowiadaj. O nie, nie, nie. Ani na msze, ani żadnych datków. Mogę pomóc. A to weźmiemy, będziemy mieli jakieś zadanie. Porządek w narzędziach. Strasznie jestem zapominalski, ciągle coś gubię. Jak nie rower, to narzędzia. Tak, tak, ksiądz też musi sobie czasem ręce ubrudzić. Na cmentarzu groby się same nie wykopią, okolica kościoła sama nie utrzyma schludnego wyglądu. W kościele nie wypada narzędzi trzymać. Przydałoby mi się porządna skrzynia na zewnątrz przy cmentarzu. Obym tylko pamiętał, żeby po skończonej pracy odkładać narzędzia do tejże skrzyni. Wybudowałbyś mi taką? Pokażę gdzie. Za materiały i fatygę zapłacę. No jak zapłaci, to jestem za. Dobra, sekundka tylko. Otworzę dziennik. Porządek narzędzia. Tutaj już tego nie będę czytał. Każdy sobie przeczyta, ja się tylko napiję. A z tego co widzę, to jest to samo co... To już nam mówił ksiądz. No nie można tak bez alkoholu przecież. A tu jest ten burdet. A tu ledwo co się weszło na ten cmentarz. A można usiąść na ławeczkę? Nie można. Jak to posprzątać mam niby? Posprzątaj. A, no i gitarka. Co dostaliśmy? Puste butelki. Z tego co każe, te puste butelki nam się kiedyś przydadzą tam na ten bimber, co było w pomocy. No i dobrze, tak. Głodni nie jesteśmy. Pić nam się za bardzo nie chce, oprócz gorzały. A, i tak wyglądali rodzice Kazia. W grze chyba on trochę inaczej wyglądał. Był bardziej grubaśny. Ona trochę podniejsza. Do niej. Podobniejsza. Podobna do niej. Co tu jest, tak się tutaj... Co tu można zrobić, że tak się poświetla? To śmiesznie tu. Nic. Dobra. Jak zrobić tą... skrzynkę? Pokaż na mapie. A, ona zapłacił 400 ponad kasy. A i tutaj ma wstać ta skrzynka. Dobra, ale co potrzebne, żeby to zrobić? Pod B chyba było buduj. Cicho. Furtka pod krótki brama. No co jest tu? Buduj B, tak. A tu są inne, dobra. Przepraszam. Kurde, za szybko wcisnąłem. Ja to jestem gamon jednak. Nie chcę. E. Na początek 4 deski, czyli 13 desek, 17 desek i 2 złomy. Złom chyba można było gdzieś znaleźć.
Kurde, ale deski mamy. Czyli tak, do skrzyni potrzeby 17 desek i 2 złome. Dawać mapę, przenosimy się od razu do siebie. Tak, czas podróży 18 minut. Możesz podróżować szybciej za pomocą pojazdów i zwierząt. Ten to ma te teksty głupek jeden. No tu jest jakiś złom, tak? 5. No już mamy. Dobra. Ile desek? 17. Cyk. I mamy. To pod ręką, jak mamy jabłuszko. My sobie może zjemy. Cyk. I od razu się nawodnimy. Okej. To lecimy od razu do księdza Mateusza. Nie będę tracił czasu, żeby biegać. Na eksplorację będzie też pora. Na razie zrobimy sobie tą misję. Przecież zapłacił nam nawet za to. Będzie można sobie piwko spokojnie wypić. Ja pierdzielę. Cyk, B, buduj, inne. A co tu jest jeszcze? Co to jest? Co to za prąd? No szkoda, że się nie podświetla. Bo tak, tu X to pewnie usuń, ale ten prąd? Nie mam pojęcia. Obróć. Tylko żeby dobrze. Tak, tutaj jest przód. Buduj. Ok, przerwij. A my mamy młotek w ogóle? No nie, nie mamy młotka. To lecimy na targ. Tamten strachu powinien mieć, bo żeśmy mu wszystko sprzedali przecież. A tu jest inny cmentarz. Niby taka mała wioska, tyle grobów jest na tym cmentarzu. A to kto jest za dziad? Włodzimierz Sołtys. Mogę pomóc? Postępu nie zatrzymasz. Niektórzy są uparci, inni leniwi, a jeszcze inni uparci, leniwi. Leniwi. Czasami brak mi słów wobec niektórych naszych mieszkańców. W Tartaku bliźniaki i ich koledzy nadal chadzają do lasu za potrzebą, a i do strumienia podobno ścikają, żeby sobie chociaż latrynę postawili, ale nie, po co? Miejsce na wychodek już wyznaczyłem, tylko nie ma komu roboty wykonać. Stefan jest za drogi, ale i tak wiecznie nie ma czasu. Pomożesz? Pomożemy. Ile da nam? 100 tylko? 2000. No nie, nie, nie. Idziemy do pani Zosi chyba. Kupimy sobie browarka. O, jest Heniu. Ja się nie chcę z nim bić. Bo ta bijatyka w tej grze to jest toporna. Pohandlujemy. Kup to ze 2 piwka. Ukraść. A jest. Nie będziemy kradli. Dawać. Poproszę 2 piwa. Nie dawać. To piwko już masz, Kaziu. Nie będziesz płakał mi tu. Heniu, spin dalej. Porozmawiaj. Tak, pohandlujemy. Poproszę młotek. Albo wiecie co? To tak, kupimy młotek. Kupimy piłę. Tak, do robienia własnych desek. To nam się przyda. Kupimy wędkę. Nie, nie kupimy wędki, za droga. Cholera. Tu motyka na razie nie. Widły tam jakieś miałem, chyba że sprzedał. Tak, coś, co się tutaj teleportujemy. I siekierę. To sznurek jakiś jeszcze. Łańcuch, takich rzeczy tu nie widziałem wcześniej. Dużo rzeczy nie było wcześniej. Ukraść 0%. 64% szans na ukradzenie. Nie ma piwa.
Po robocie dopiero. Jak te gamonie w usterkach, co w trakcie roboty. W tym programie usterka, co w trakcie roboty sobie tankują, to niektórzy. Cyk. Młoteczek. To damy go sobie od razu pod trójeczkę. Wiadro z wodą. A, nie mamy wiadra z wodą. Mam nadzieję, że się ksiądz dorzuci jakiegoś tego za prędkość. Ciśnij odby, otworzyć dziennik, proszę bardzo. Dobra, no, no jest odhaczone, no super. A jeszcze tam chwila, nowoczesna farma. A tego nie, ten, nie czytałem. Ojciec to zawsze był marzycielem, jednak życie rzadko kiedy dawało mu czas, żeby chociaż jedno marzenie zrealizować. Potem przyszła wojna, a potem koniec. Najczęściej mówił o elektryczności i tym, jak mogłaby ułatwić życie na farmie. Myślę, że dam radę zrealizować to ojcowskie marzenie. Sołtys się zawziął i załatwił prąd w Zalesiu. Tylko trzeba wykupić pozwolenie i zamontować na farmie co trzeba. Zacznę na próbę od kuchni. Dobrze. Od jakiej kuchni? Zacznę na próbę od kuchni. A, dobra, pozwolenie trzeba wykupić. Nas nie stać na takie rzeczy na razie. Tak, trzeba u nich wybudować wychodek. Po robocie już, proszę bardzo, Kaziu. Nie będę taki. Browarka sobie. Machnij. Już? No trochę mu się w oczach mieni. A czy ksiądz nam za tą robotę coś dorzuci, czy tutaj nic już nie będzie? O! Jakaś nagroda może? No, dziękuję. No widzisz. To damy mu za to darowiznę 20. A co? I nastawienie nam wzrosło. Tylko weź, Kaziu, schowaj ten młotek, bo jak przez przypadek kogoś palnę w łeb, to najwyżej Henia mogę palnąć. Z tym wychodkiem tam, to już chyba nie będziemy dzisiaj tego robić. Ja się szybko teleportuję na farmę Kazimierza. Wychodek w tartaku zrobimy sobie w następnym odcinku. Bo w Early Accessie nie było takiej misji, z tego co pamiętam. Bo też oglądałem sobie oczywiście na innych kanałach, ale tej pełnej wersji już u nikogo nie oglądałem. Nie wiem, jak to wygląda. Zobaczymy sami. Ocenimy. No. To by w sumie było chyba na tyle. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Oczywiście przypominam o pozostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału, żeby nic was nie ominęło. I oczywiście sekcja komentarzy należy do was. Komentarze wszelkiej maści mile widziane. Oczywiście bez hejtu, same konstruktywne komentarze jak najbardziej. Nie będą one kasowane. I w sumie to. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.